Cześć, witajcie! Ja jestem Chudy, a to jest dopiero 11 odcinek kariery bramkarza z FIFA 13. Dopiero właśnie 11. Kurde, tą serię już prowadzę od... W ogóle u mnie odcinki idą powoli, bo wychodzą przeważnie raz w tygodniu. O, mamy śnieżnie! Ale dobra. Wychodzą raz w tygodniu, no i... Od dawna już prowadzę tą serię i dopiero mam 11 odcinek. No cóż, postaram się jakoś to nadgonić te odcinki. Kurde, ale mi się plącze język, no cóż. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że dawno nie nagrywałem. No cóż, miałem tą przerwę, oj kurde, zapomniałem wyłączyć komentarza. No to wybaczcie, ja to już zrobię na nagraniu. Kamerę, tak, musimy gwiazdę zrobić. A, i dźwięk. Zapomniałem o dźwięku. Dobra, komentarza tylko wyłączę. W sumie mogę sobie zostawić tak ciszej, żeby mi nie łapało, bo i tak tą ścieżkę wycinam, potem daję ścieżkę dźwiękową, muzykę. Ostatnio zapomniałem, mam nadzieję, że teraz nie zapomnę. I tak. Pada śnieg. O kurde, w wakacje myślę, że to nadrobię, ponieważ będę miał więcej czasu, a teraz znowu zbliża się zakończenie roku, no i będę musiał znowu... Będzie trzeba trochę poprawiać po prostu, żeby jakoś w miarę z dobrymi ocenami zakończyć ten rok szkolny. I dobra, co jeszcze? Właśnie, teraz nagrywam już po powrocie z moich wakacji. Tak, może wypowiem się też o... Przy okazji, jak jesteśmy przy temacie piłki, to wypowiem się o Lidze Mistrzów właśnie, bo ostatnio się wypowiadałem na temat dwóch meczów Barcelona Bayern i Borussia Real. Ja wypowiadałem się o pierwszych, znaczy wypowiadałem się po meczu Barcelona Bayern, co wtedy pierwszy mecz był, było 4-0. I przed meczem właśnie się wypowiadałem Borussii z Realem. No dobra, to teraz nie wypowiadałem się po drugich meczach. To tak, pierwszy mecz Borussia Real. Nie oglądałem, ponieważ mecz był wtedy, kiedy ja byłem akurat w drodze, w samochodzie byłem. Nie miałem jak tego obejrzeć, byłem w podróży, no cóż. Spałem większość drogi. Dobra. Nie ma bramki na szczęście. Więc tak tylko sobie wynik sprawdzałem. Zakończyło się to rezultatem 3-0 dla Realu. O kurde. No cóż, Real był bliski zremisowania w tym dwóch meczu, ponieważ ostateczny wynik dwóch meczu wyszedł na 4-3. No to Real, no był blisko Real. No cóż, nie udało mi się do końca, ale dobra, pokazali jakąś tam klasę, walczyli, nie udało się, no niestety, Borussia jest w finale, znaczy nie niestety, ja sobie, mi tam obojętnie, ponieważ Borussia też lubię i cieszę się nawet bardziej, że są w tym finale. Kurde. Dzięki. Wybijmy teraz, dobrze. Cieszę się, że są w tym finale. O kurde. Jest, fuck! Ale ładnie, rzuciłem się. No cóż, niestety. No, dawno w sumie nie grałem, więc to chyba normalne. Też, no, ile byłem? Nie było mnie przez tydzień chyba, a jak nie więcej. Znaczy, nie nagrywałem, na YouTubie mnie nie było. Filmiku informacyjnego nie liczę. Już teraz nie dawałem filmiku informacyjnego, że wróciłem, po prostu napisałem wam, czy... No kurde, na moim kanale napisałem. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale po prostu jak pojawi się ten film, to już będziecie wiedzieć, że wróciłem. A mecz Barcelona-Bayern zakończył się rezultatem 3-0 też. Albo 2-0. Kurde, nie pamiętam. Musicie... A, mieszałem już to. Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba było 3-0. Albo 2-0. Dobra, nieważne jest teraz. Po prostu Barcelona przegrała do zera, przegrała w dwóch meczach, Bayern jest po prostu w dobrej formie. Więc... Barcelona została zniszczona bardzo w meczu, żadnej bramki nie strzeli. No więc co? Ja stawiam osobiście, że... Real, znaczy nie Real, kurde, Bayern z finału wyjdzie zwycięsko, no dobra. Mi to nam nie przeszkadza, w sumie nawet lubię Bayern, więc spoko. Są w niesamowitej formie w tym sezonie, no i ja Borussii no nie daję szans, chociaż im nie dawałem szans z Realem, ale wtedy nie byłem tak doinformowany, tak na szybko. Takie jakieś informacje złapałem, ale no cóż, w sumie cieszę się, że nawet Borussia weszła do tego finału, ale no niestety w finale już im szans nie daje. No,
Bayern dominuje w tej Lidze Mistrzów. No i tyle w tym temacie. Ja stawiam osobiście na wygraną Bayernu w finale, no i zobaczymy jak to będzie. Finał już wkrótce się zbliża, no i ja czekam. No, kurde, nie wiem co powiedzieć już. Dobra, skupmy się na meczu, bo tutaj atakują nas, no i przegrywamy w tym momencie i mam kiepską ocenę i pewnie znowu nie wyjdę, no cóż, bo nie umiem grać. Ech, za mało gram. No z tego podania może być bramka, jest, obroniłem, jest! Okej, pięknie, obroniłem. Uff, i ocena mi od razu wzrosła sporo. A właśnie, nie oglądałem całego tego meczu Bayern-Barcelona, ponieważ akurat wtedy już mecz był, jak już dojechałem na miejsce, ale byłem akurat wtedy w restauracji, sobie jadłem kolację. No i akurat leciał mecz, tam widziałem kawałek, ale od razu po zjedzeniu ruszyłem na poszukiwanie noclegu, no bo nie miałem zamiaru spać w ogóle pod gołym niebem. Więc tak. Pozwiedzałem trochę, jestem zadowolony z wakacji. Ja tak w ogóle dla tych, co by się pytali, byłem we Włoszech. No w sumie, całkiem niezły kraj, podobało mi się. I tak, co tu więcej opowiadać, nie będę nic więcej tak za bardzo opowiadał, chyba że może kiedyś jakbyście chcieli, ale to nie jest chyba jakąś bardzo interesująca historia. No i właśnie, jeszcze się wypowiem co do tego. Chociaż może powinien się wypowiedzieć w karierze zawodnika, bo to i to różne osoby oglądają. O, idealnie. Miałem dyrygować grom, żeby mi rosła ocena. W ten sposób właśnie. Okej, tylko że ja o tym zapominam, nie mogę się w ten sposób skupić na gadaniu. No cóż. O czym ja to mówiłem? Aha. O tym, że sporo ludzi pyta się, czy jestem z Kielc. No blisko, jestem z województwa świętokrzyskiego i najbliżej mi jest do Kielc. I dlatego zawsze, przeważnie wybieram Kielc jako mój klub tam. Kurde, wychodź, goń go. O kurde, bramka, nie. Dobrze. No i co? No i to było na tyle. Jestem blisko Kielc. Dokładnej lokalizacji nie chcę za bardzo podawać na razie. No, dobra. Mam nadzieję, chociaż pytań zawsze nie uniknę, bo nie wszyscy oglądają wszystko, nowych widzów przybywa i ja wiem, że będziecie pytać, coraz więcej pytań jest do mnie. Ja na razie na wszystko odpowiadam w komentarzach, chociaż dla mnie ta liczba widzów zaskakująco szybko rośnie, nie spodziewałem się aż tego. Ale tak, o kurde, rzuciłem się przypadkiem. Ta liczba rośnie i tych komentarzy jest... Wow, co ja zrobiłem? Dobrze, przynajmniej, że nie było bramki. Liczba widzów jest coraz większa, no i komentarzy też jest coraz więcej. Na razie sobie spokojnie czytam wszystkie komentarze, odpowiadam tam, znaczy na większość odpowiadam, jak są jakieś pytania, staram się odpowiedzieć. I co jeszcze? Właśnie, jak będzie więcej już tych widzów, tam więcej komentować będziecie i więcej pytań, no to ja sobie już mogę nie radzić z takim odpowiadaniem w komentarzach, więc pomyślę nad jakimś cyklem pytania i odpowiedzi, coś w tym stylu, nie? Tradycja. No i dobra. Tutaj trochę o kanale pogadałem, o tak trochę o moich, o moim wyjeździe, o Lidze Mistrzów, tak bez sensu gadam na różne tematy, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo się nie nudzicie. Właśnie, no chciałbym was prosić, żebyście mi podsuwali jakieś tematy, na które mógłbym się wypowiedzieć w tych odcinkach kariery bramkarza, bo tutaj stoję na bramce i nie chce mi się robić skrótów, naprawdę nie mam ochoty robić skrótów z kariery bramkarza, bo jak dziwnie, nie wiem, jedna akcja by była... Nie, jakoś mi nie pasuje robienie tych skrótów. Chociaż może kiedyś. Eksperymentalny odcinek na pewno kiedyś zrobię. Skrótów z kariery bramkarza. Zobaczymy jak to wyjdzie. Znaczy jak będzie większe zainteresowanie tej serii, żebym miał więcej opinii, bo tutaj jak jest 10 komentarzy, to może 2 czy 3 są na temat właśnie skrótów, czy czegoś na temat takiej, co ja się pytam was i to są odpowiedzi te. Właśnie mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Że mało jest takich pytań. Strzelaj! A, miałem akcję przybliżać, kurde. Na razie mało osób mi odpowiada na moje takie pytania do was, więc no chciałbym, żeby jeszcze tak widzów przybywa tak średnio, nie wiem. Średnio mogę... I jest bramka!
Jak dawno my bramki nie strzeliliśmy? W 80 minucie obrońca strzela bramkę. I mamy remis. I straciłem wątek, super. Taki luźny odcinek po powrocie, tak bez przygotowania, po prostu mam ochotę coś nagrać, więc wybaczcie mi, jeśli was bardzo zanudzam. W następnych filmach już postaram się być bardziej zorganizowany. A teraz sobie muszę przypomnieć... A! Właśnie, tych wideo tak średnio przybywa, nie wiem... około 5 dziennie. Tak, tak średnio sobie wyliczyłem, tak na oko, nie patrzyłem żadnych statystyk. Więc to jest w miarę sporo, jak dla mnie. No i coraz więcej komentarzy na pewno przybywa, no i mnie to cieszy, zadowala mnie to. Więc... No cóż, kanał się rozwija. Ja też się rozwijam, mam nadzieję. I cieszę się, że chcecie mnie oglądać, że was nie nudzę jakoś bardzo. Bramka? Nie, bo publicznie tak krzyknęła. Ale co, jest rzut rożny? Tak, tak jest rzut rożny. Ostatnio rzutu rożnego była piękna bramka. Dajesz jeszcze raz! Fuck. Dobra. Dobra, nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. Już jest końcówka meczu, nie mam za bardzo co gadać. Jeszcze miałem więcej tematów przygotowanych, ale tak bez organizacji w ogóle. Ja się tam opaliłem. Wiecie, mi teraz wszystko trochę przesadziłem, ale dobra. Aj, dobra, jak coś, no to piszcie jakieś tematy, chciałbym właśnie was prosić, o kurde, jak jeszcze teraz strzelam, to będzie przejebane. Chciałbym was prosić, żebyście właśnie pisali mi jakieś tematy, o czym chcielibyście, żebym pogadał tutaj, bo to jest taka... Ja pierdolę. Seria do gadania, możecie mi też właśnie pytania zadawać pod tą serią. Jeśli chcecie coś wiedzieć, no to pytania zadawajcie właśnie tutaj, ja wam tutaj poodpowiadam, bo... W tej serii gadam dużo, dlatego nie chcę robić skrótów, bo to jest dla mnie taka seria od gadania bardziej. No ja to już mówiłem na początku w pierwszych odcinkach, że tutaj będę gadał. Nie bój się śniegu! Dobra. Dalej. No niestety. Przegraliśmy 2-1, znowu. A czy będę w kolejnym meczu? Nie wiem, zaraz zobaczymy. A jeszcze coś bym chciał zrobić, bo teraz odblokowałem strój z długim rękawem. No i... A, miałem długie. Nie, krótkie miałem. Kurde. Ja... Nie bram. A, mam nieodblokowane. Pewnie się odblokują. Rękawice. A, rękawice mamy jakie? Te. A, rękawice chcę sobie zmienić na przykład. Bramkarza. A są jakieś fajniejsze? A niech będą te, Adidasa. Jakieś cechy mamy? Nie mamy żadnych cech. Dobra, jakoś tak dziwnie mi się gada. Straciłem jakby... Co straciłem? Straciłem tą... kurde, wymowę, tak już nie potrafię gadać. Ale mam nadzieję, że wrócę do formy, bo teraz będę nagrywał regularnie. Tak, obiecuję, że będę nagrywał regularnie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No ja to było na tyle, mam nadzieję, że jakoś was nie zanudziłem tak trochę. O wyjeździe, to różne tematy były w tym odcinku. Ja bym chciał was, żebyście mi coś pisali, o czym mogę gadać w tych odcinkach. Bo skrótów na razie nie. Mam nadzieję, że wkrótce w jakimś czasie zrobię taki eksperyment i zrobię karierę bramkarza w formie skrótu. Więc możecie się tego spodziewać w najbliższych kilku... w ciągu najbliższych 2 miesięcy czegoś takiego. Trochę spraw takich organizacyjnych było, mam nadzieję, że się nie nudziliście. W następnym o właśnie. Jeszcze padał dużym, a zobaczyć, czy będę w kolejnym meczu grał, w meczu pucharowym. Mam nadzieję, że tak, nie zabrałem aż takiej kiepskiej oceny. Wyglądałeś ostatnio na zmęczonego, więc nie zagrasz meczu. Sam jesteś zmęczony, kurde. Ja jestem w bardzo dobrej formie. I widzicie, zremisowaliście. To mi spór zawieszony. No i dobrze, cieszę się, bo ja nie grałem w tym meczu. Gramy ze Scunthorpe. Nie wiem jak to się wymawia. Ale też mnie oczywiście nie ma, bo po co? Otóż, właśnie mogę jeszcze pogadać o... Nie wiem o czym gadać. Właśnie, jeśli was, właśnie tematy, posuwajcie mi tematy, bo nie chcę was nudzić, wymyślać czegoś na siłę. A to seria jest taka odgadania, coś może być nawet na wzór pytań i odpowiedzi, więc... Wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że dość jasno to wytłumaczyłem, znaczy wiem, że wytłumaczyłem niejasno, ale na świecie jest pełno mądrych ludzi i wygraliśmy w karnych.
Dobra. Na świecie jest pełno mądrych ludzi i zrozumieją na pewno mnie, odgadną ten ukryty sens w moich wypowiedziach, więc... No, dziękuję już wam za uwagę. Ja sobie tylko symuluję, żeby zobaczyć, w którym meczu my zagramy, bo który my już mamy tutaj miesiąc? Ojejej, styczeń już mamy, to już jest końcówka sezonu, wkrótce wrócimy z wypożyczenia do Marsylii. Oto wyjściowa jedenastka i nadal nie ma Roberta Stevensa, który jest wybitnym bramkarzem, no niestety. Ech, beze mnie wygrywają, widzę. No cóż, i... mam nadzieję, że zrozumiecie wszystko, o co mi chodziło. No po powrocie, tak... Nieprzygotowany, zmęczony, zagrasz w następnym meczu. Właśnie, zmęczony tą podróżą, bo... wszędzie jechaliśmy samochodem, zrobiliśmy z tym samochodem... około... 6000 kilometrów. Więc to było sporo. 3 noce spędziłem w hotelu. Tak, 3 noce spędziłem w hotelu, chyba 2 albo 3 w samochodzie. No. No i dobra, mam nadzieję, że odcinek wyszedł na miarę ciekawie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie już na pewno będę bardziej zorganizowany i będzie wszystko ciekawiej, komentarz będzie żywszy, będę mniej zmęczony. A jak mam ochotę, to nagrywam po prostu, nie chcę się tak... Dobra, nieważne. Już nie będę gadał bez sensu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć! Co jest?